W dzisiejszym odcinku zagramy w totalnie nową gierkę, która nazywa się I Am Fish, gdzie wcielamy się w rolę złotej małej rybki, która została uwięziona w szklanej kuli. A co najważniejsze? Ta złota rybka ponoć spełnia życzenia. Więc jeżeli, moi kochani, macie jakieś życzenie, napiszcie je w komentarzu. No i oczywiście strzelcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z gry I Am Fish. Jeżeli uda nam się przejść dzisiejszą gierkę, mam nadzieję, że rybka nas wysłucha i że spełni nasze życzenia. Okej, moi kochani, zaczynamy naszą przygodę. Jak widzicie, jesteśmy złotą rybką uwięzioną w paskudnej szklanej kuli. A naprzeciwko nas widać przepiękne jezioro, z którego prawdopodobnie pochodzimy. Więc, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku postaramy się jakiś sposób wydostać się z tego przeklętego sklepu, w którym prawdopodobnie chcą nas sprzedać komuś innemu, albo w najgorszym wypadku spuszczą nas w toalecie. Dobra, jedno z dwóch. Także misja ratunkowa, uratować złotą rybkę. Pamiętajcie, ta złota rybka spełnia życzenia. Ja w ogóle gram na kontrolerze, więc to będzie naprawdę ciekawe, bo ja bardzo mało gram na padzie, nie potrafię. Okej, w jaki sposób się steruje? Machamy ogonkiem i nasza kula się toczy. Przecudownie, tylko musimy uważać, żeby... Wow, żeby nie spaść z tego dziwnego regału. Dobra. Mamy jakiś kwiatek, który... Aha, zwaliliśmy na dół. Dobra, ja osobiście nie chciałbym być w skórze tej rybki i spaść tam na dół. Dobra, popłyńmy dalej. Po prawej stronie mamy jakieś kasety VHS, które prawie zrzuciliśmy, i globus polski. No dobra, i to jest chyba nasz pierwszy checkpoint. Tak jest, mamy checkpoint, ponieważ już regał nie ma, jak widzicie, takiej ramki jakby, żebyśmy nie spadli. Tutaj już możemy spaść, więc musimy, nasza droga rybko, być mega ostrożni, żebyśmy nie spadli. Tylko czy my tam przypadkiem dalej nie mamy jakiegoś uskoku? Żeby, może musimy się rozpędzić? No nie wiem, w każdym razie spróbujmy. Nie odwracaj się, nie odwracaj się. Jest checkpoint pierwszy. Jakieś konfetti się posypało. Obróćmy się tą rybką i... Uwaga, toczy się. Poduszka, tak. Jezuniu, jest i poduszka. Już myślałem, że się rozbijemy i że nasza rybka skończy jako, wiecie, filet rybny. Okej, jesteśmy w tym momencie w sklepie. Posuń się, głupie krzesło. Dziękuję. I tak mi się wydaje, że musimy się chyba udać albo tutaj, w tym kierunku, i wyjść przez drzwi, albo zebrać to coś, co się z przodu jeszcze kręci. Nie wiem, co to jest. Możecie dać znać w komentarzu, co wam to przypomina. Ja nie mam pojęcia, co to jest. Jakaś osłona może na moją kulę. Tutaj w ogóle... To jest w ogóle chyba sklep z jakimiś detergentami. Regular... Co tu jest jeszcze napisane? Cereal, kereal. Nie wiem, o co chodzi. Ale nieważne. Wydostajmy się z tego głupiego sklepu, bo z pewnością ktoś nas chciał tutaj, wiecie, sprzedać jakimś nieodpowiednim ludziom, którzy prawdopodobnie mogli tą złotą rybkę męczyć, jakieś głupie życzenia jej zadawać. A złota rybka, wiecie, spełnia tylko fajne, mądre życzenia typu chciałbym mieć pod tym filmem 30k lajków i ona to spełni, ja w to wierzę. Dobra, to nie jest głupie życzenie. Także, moja złota rybko, ja cię doprowadzę w całości do domku, a ty spełnij moje życzenie. I uwaga, jest jakaś drabina, kartony! O nie, kartony, kartony są niebezpieczne, jak dobrze pamiętacie. Już jedna osoba zginęła w Polsce, wjeżdżając w kartony. Możecie dać znać w komentarzu, kto to był. Uwaga, uwaga, rybko, rybko, do przodu, bo nie trafisz. Okej. Idzie, na razie idzie dobrze. Kula jest cała, w nienaruszonym stanie. Ale co my musimy teraz zrobić? Tu są jakieś, stój! Jest, trafiłem, udało się. Lecimy po jakichś kabelkach. I... Tak, na szczęście jesteśmy cali i zdrowi. Stój. Mega ciężko się steruje tą kulą, ponieważ nasza rybka też się obraca i wtedy sterowanie jest znacznie słabsze. Ale weźmy sobie ten checkpointik i prawdopodobnie nam się to uda. Tak, udało się, konfetti się posypało, rybka też jest szczęśliwa. Mam nadzieję, że się nie pożegasz planktonem. Ja już myślałem, że spadam z górki, bo takie oczy zrobiłaś wielkie, że ja dziękuję. Okej, tutaj mamy możliwość zejścia, czy mi się wydaje. Poczekajcie, pokulajmy się troszeczkę w tą stronę. Dobra, bo tutaj już nie ma ramki i... Tak, mi
mi się wydaje, że możemy się poturlać po tych... Stój. Poturlać się możemy po tych drutach telegraficznych, czy to są... Nie, to są sznurki na pranie. Dobra, obróć się i teraz delikatnie. Na sznurki od prania. Bądź delikatna, rybko. Tak, cofnij się. Dobrze. Nie! A! Jest! Żyję! Stój! Nie! Dobra, żyję znowu! Jestem na jakimś innym dziadowskim dachu. Co tu się wydarzyło w ogóle? Woo! Moi kochani, udało nam się w jakiś sposób zjechać, ale ta kula ledwo zipie. Zobaczcie, ona jest cała popękana. Ale mamy z przodu jakiś checkpoint. Tak jest. Płyń tam, wariatko, moja kochana rybciu, grzybciu. Ty, robaczku mój. Ja ci mówię. Zobacz, tam jest twój dom. Już go widać, więc spokojnie, nie martw się. Będzie wszystko dobrze. Kula nie pęknie. Mam nadzieję. Bo się życzonko nie spełni. Okej. No co jest z tym checkpoint? Jest! Myślałem, że już checkpoint nie działa. Dobrze, że działa. I co my teraz musimy zrobić? Kula się toczy, powoli. Pod spodem mamy poduszki. I co później jest? Ulica, po której jeżdżą samochody i znikają nie wiadomo gdzie. No dobra. Postarajmy się, moja droga rybko, to zrobić. Powolutku. Traf tą poduszkę! Nie! Moje życzenie się nie spełni. Co ja teraz zrobię? Musisz zostawić łapeczkę w górę, no bo ona mi nie tego nie wybaczy. Ona chyba jeszcze żyje, co? Usta. Tak, żyje. Na szczęście żyje. Moja kochana, teraz to zrobię delikatnie. Ale ty też musisz się postarać. Wiesz o co chodzi, wariacie. Delikatnie wszystko. Ja będę tu kuchał na tą twoją kulę. Ale teraz spadamy na poduszkę i jak najszybciej uciekamy przez głupią ulicę. Nie, śmieciarka! Śmieciarka! Nikogo nie ma? Nie ma! Ja dziękuję, widzieliście to? No płyń! Płyń, uciekaj! Uciekaj! Dobra! Na szczęście udało nam się przejść tą piekielną autostradę. A teraz musimy z pewnością wskoczyć do wody. Danger, run. Uwaga, kamienie. To dobrze, że są kamienie, ponieważ nasza kula może się rozbić o te kamienie. Kamienie i rybka będzie wolna. Dobra, spróbujmy. Let's go, jabadabadu, poszli. Dawaj, rybko, wierzę z ciebie, jestem już blisko domu. Obiad czeka. Plankton. Będziesz zajadała plankton i uwaga. Woohoo! Tak jest, kula się zbiła na 3 gwiazdki. Udało nam się przejść ten stage. Ja sam osobiście jestem zadowolony. No, rybka nie do końca, no bo widzę tutaj jeszcze 3 gwiazdek zabrakło. Ale coś mi się wydaje. O! Jak widzicie, zebraliśmy 1 na 6 łusek. No to tak troszeczkę słabo, ale na szczęście 1 łuska honorowa jest zebrana. Czas 7 minut 55 sekund. Całkiem nieźle. Mam nadzieję, że ta złota rybka spełni moje życzenie. Okej, moi kochani, przed nami kolejny stage. Tylko tym razem zostaliśmy uwięzieni w jakimś, na jakimś głupim, bardzo głupim strychu jakiegoś youtubera, gdzie ma monitor, zjeżdżaj mi z tym, gdzie ma jakąś lampkę nocną, zjeżdżaj mi z tym, pewnie matka ci ją zapalała, jak się bałeś spać w nocy sam. Okej, lecimy, płyniemy dalej, toster to może scena delegację wziąć, gościu. Woo. Okej, globus polski, zjeżdżaj z globusem i stąd. Okej. Jakieś obrazy. Dobra. Uda to się? Na poduszkę mięciutko? Tak? Nie! Nie było mięciutko, kula ledwo zipie, rybko. Rybciu, grzybciu, mamy checkpoint na szczęście, wow. Okej, musimy teraz zeskoczyć sobie delikatnie po drabinie. Ja jestem mistrzem w zjeżdżaniu kulą szklaną na rybki po drabinie. Pamiętajcie, jestem najlepszy w tym, co robię. Uwaga. I teraz rura, rybko. Co jest? Czemu nie działasz? Let's go, merdaj tym ogonkiem, kochana. Tak jest, prawie się udało. Delikatnie tylko. Au, wow, jej. Tak, jesteśmy na zewnątrz. Kolejny checkpoint, pięknie.
Okej, skoro mamy kolejny checkpoint, to teraz musimy zejść z tego głupiego dachu, tylko którędy, z pewnością tędy. Mam nadzieję, że tędy. Że nie pękniemy, nie pęcniemy. Co? Pokażesz mi, czy to tędy droga? Okej, okej, jeszcze troszeczkę. Tak. Nie! Rybko! Dobra, będzie miała wody trochę w tej rynnie, więc jeszcze jakieś 30 sekund pożyje. Okej, to nie jest wcale takie proste, jak się wydaje, moje kochani. Jeszcze raz pokulajmy się tą kulką i mi się wydaje, że to jest taka pułapka. Więc nie, tu się pokulaj, tak, teraz tu się obróć i tu się pokulaj, tak jest. Dobrze. I coś mi się wydaje, że musimy, nie, cofaj się. Tutaj też jest pułapka, tędy nie wolno. Tak, jeszcze troszeczkę podpłyń, ziomku, podpłyń, okej. I teraz rura, nie tam, tutaj tak jest. Jezuniu, jak ona tam się rzuca, ona musi być mega zestresowana. Jest i checkpoint. Dawaj do checkpointu. Jej! Udało się w końcu, matko kochano. Co tu się wyłabia w tej giełce? No i teraz mam takie pytanko, czy ja mam zeskoczyć tu sobie? Chyba tu, co? Tak, tędy. Okej, na trampolinę! Tak jest! I do basenu! Co jest? Jak nie, jak tak? Nie, dobrze, działa! Myślałem, że zginąłem. Okej. Czekaj, jak teraz ją zanurkować? No, dawaj nura. Dawaj! Zobaczcie, co się dzieje! Przecież ona dostanie wstrząsu mózgu, nie! No właśnie, nie bądźcie tacy dla niej. Jesteśmy w jakiejś oczyszczalni ścieków. Aż tu czuję ten smród. Mam nadzieję, że wytrzymasz, moja kochana, i że na bezdeku lecisz. Zobaczcie na jej oczkach, jest są mega smutne. Nie, jednak są ok, myślałem, że są smutne. Okej, czyli musimy przeskoczyć z basenu do basenu. Woohoo! Poszła! Odbiła się głową! Dobra, co jest? Nie, butelka! Głowa mi utknęła w butelce! Najgorzej, nie! Rybko, zginiesz przez głupią butelkę, naprawdę? Czy udało mi się wydostać? Nie, nie żyjemy. Uwaga, lecimy. Super speed, poszedł! Ale poszła, widzieliście to? Z saltem. Z saltem to zrobiła, tylko teraz musimy tutaj mega uważać na wszystkie złowrogie butelki. Ale ich tu jest masa śmieci. Nie, tam jest butelka jeszcze z przodu, tak? Tak, ale nie powinniśmy w nią raczej wcelować. Wyskakuj, rybko, nie! Gdzie ty wyskoczyłaś, głupia rybo? Głupia rybo! Szybko! Szybko! Nie wierzę! Finalnie nie udało mi się pokonać tego poziomu, ale zostawię to ewentualnie na kolejny odcinek, jeżeli spełnicie moje marzenie. Dobrze wiecie, jakie ono jest. Nie zapomnijcie zostawić jeszcze subskrypcji z dzwoneczkiem. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba wam się tego typu gierka, czy chcecie więcej odcinków z tej gry. Wbijcie też na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. Możecie pod najnowszym zdjęciem mnie pozdrowić, że oglądaliście ten odcinek, a ja wbiję do was na profil i zostawię wam serduszko. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć!